Cześć, witam w kolejnym odcinku. Myślę, że obowiązkiem każdego kierowcy jest, aby po pauzie 9-11 godzinnej, ogólnie po pauzie, sprawdzić swoje auto tak wizualnie, czy nie mam jakieś opony uszkodzone, czy z towarem jest wszystko w porządku. Jestem akurat po pauzie, zaraz będę ruszał, pokażę wam, co ja sprawdzam przed startem, na co zwrócić szczególną uwagę. Zapraszam na odcinek. Pierwszą podstawową rzeczą, o której powinniśmy pamiętać, to opony. Mając załadowane 24 tony wizualnie, będziemy widzieć od razu, że coś z tymi oponami jest nie tak, że gdzieś tam powietrze nam zeszło. Ale już mając na przykład załadowany jakiś styropian albo jakiś lekki towar, parę ton, tak naprawdę możemy nie zauważyć, że mamy mało powietrza w kole. A myślę, że lepiej zwracać na to uwagę, bo lepiej, jeśli pojawi się jakiś problem, to lepiej po prostu spróbować go rozwiązać na postoju, na parkingu, niż się stresować za kilka kilometrów gdzieś na autostradzie. Także jeśli chodzi o opony, warto zawsze wziąć i nogą nawet sobie postukać, żeby stwierdzić, czy jest wszystko ok. Myślę, że nawet w głosie usłyszymy, jak będziemy mieli mało powietrza, że coś z tymi oponami jest nie tak. Następną rzeczą, jaką sprawdzam, to jest zabezpieczenie naczepy. Nigdy nie wiadomo, koło kogo stoimy na parkingu. Zdarzały się przypadki jeszcze nie tak dawno we Francji, że często naczepa była wypinana z zamka. No i niestety, ale był kierowca miał problem. Dlatego warto zawsze sobie sprawdzić, czy faktycznie tutaj jest wszystko jest ok i czy jest wszystko w porządku. Wizualnie plandekę, czy ktoś nam jakieś niespodzianki nie zrobił, typu jakaś sznyta. Jak widzimy, tutaj mamy jeszcze parę sznytek. Wszystko w Anglii, przeważnie jest zrobione. Ładunek. Jeśli mamy jakiś taki niepewny ładunek, lepiej sobie to sprawdzić. Czy pasy są pasami, czy wszystko jest w porządku, czy są ponaciągane, czy jakiś pas nam się nie poluzował. Ja akurat wiozę teraz aluminium w takiej formie, 24 tony, i sobie też akurat sprawdzę przy okazji, wszystko ponapinane. Jak widzicie, tak przy okazji wam pokażę, z przodu założyłem dwa pasy, tutaj ze względu na większą wagę, tutaj mam takie dwie płyty, a tutaj ze względu na największą wagę już dałem wszędzie po 3, czyli 3, 6, 9, 11 pasów. Może jest za dużo, ale wychodzę z przekonania, że jeden pas czy dwa założysz więcej. Nieraz, że nie jest problem, przynajmniej dla mnie, żeby spokojnie sobie jechać. Następną ważną rzeczą, której zapomniał, a też trzeba o tym pamiętać, no oczywiście paliwo, zabezpieczenia baków, czy ktoś nam się tutaj nie dobierał. Z oponami wszystko jest ok, jak widać, mam załadowane 20 ton. Także widać wizualnie, że wszystko jest w porządku. Warto obstukać nogą, naprawdę
jechać spokojnie. Jeśli chodzi o opony, to powiem wam, znalazłem taką śrubę. O! Tą samą śrubę znalazłem. No nie wiem, czy ona tak na kamerce będzie dobrze widoczna, ale żeby pokazać wam, jak ona jest duża, ma około 8 cm. I tą śrubę, powiem szczerze, że sam nie wiem, w jaki ona sposób się wbiła. Tą śrubę miałem w jednej z opon w naczepie. Zobaczcie, jak ona musiała tutaj grubo wejść. Powiem szczerze, że jak pojechałem, bo to zauważyłem w Belgii, pojechałem do Holandii. Do Holandii pojechałem do wulkanizacji. No to pracownik sam sobie zdjęcie zrobił, bo pierwszy raz chyba w życiu widział w ogóle, żeby coś takiego mogło być w ogóle. Co jeśli znajdziemy jakąś śrubkę czy jakiś gwóźdź? Ja osobiście zalecałbym wyciągnąć. Jeżdżenie, no na przykład z taką śrubą, powiem szczerze, że wcześniej czy później doprowadzi do rozerwania, do przegrzania opony, do rozerwania i no i wtedy wiadomo, jest kłopot. Jeśli wyciągniecie jakąś śrubę czy gwoździa, sprawdzić, czy powietrze ucieka. Jeśli ucieka, trudno, trzeba opony wymienić, ale myślę, że lepiej wymienić, postara się rozwiązać ten problem na parkingu, niż jechać z taką oponą no, z niepewnością, że za chwilę coś się może stać. Także to jest taka moja sugestia dotycząca sprawdzenia naczepy całego zestawu. Jeśli chodzi o plandekę, to też polecam zaopatrzenie się w takich, są takie łaty. A, słońce tu świeci. Są takie łaty, które można sobie zakleić. Ja akurat mam takie paski wycinane. Bardzo mocny klej. Ogólnie to można kupić w takich dużych płatach. I to jest bardzo dobre, alternatywne takie rozwiązanie, podczas gdy się musimy plandekę sobie zalepić. Dlaczego? No, ponieważ jak nie zauważymy, że gdzieś mamy tam dziury, nie zakleimy jej, to pojedziemy gdzieś na załadunek. Mogą nas po prostu nie załadować, bo jeśli będziemy mieli ładować jakiś papier czy coś, to no, stwierdzają, że taka dziura w plandece, że plandeka jest eksplodowana, po prostu nas nie załaduje. Także to tak wygląda. Mam nadzieję, że wszystko wam przekazałem, co chciałem. Serdecznie pozdrawiam z Ostendy. Jak widzicie, fajne widoki. Pogoda fajna. No ale trzeba zaraz ruszać. Trzymajcie się. Szerokości życzę. I miłego weekendu. Cześć.